Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio wrzuciłam Wam na Instagrama zdjęcie moich rozsad pomidorów jakiś niecały tydzień od pikowania. No i słuchajcie, po tamtym zdjęciu dostaję bardzo dużo pytań, czym nawożę moje pomidory, że one tak pięknie wyglądają. Jednym z czynników, które wpłynęły na to, że te sadzonki wyglądają naprawdę dobrze, jest to, że zaczęłam używać lamp. Ale o lampach to nagram Wam jakiś inny odcinek. Druga sprawa, czego na pewno się nie spodziewacie, to zadbałam o to, żeby moje pomidory miały prawidłową florę bakteryjną. Tak jak my, jeżeli mamy prawidłową florę bakteryjną, to generalnie lepiej się czujemy, nie jesteśmy tak podatni na choroby, no i lepiej się rozwijamy, lepiej przyswajamy wszystkie składniki. Tak samo przekłada się to na rośliny. Jeżeli mają te pozytywne bakterie, no to po prostu lepiej się rozwijają i w późniejszym czasie tak nie łapią chorób tych grzybowych, nie są podatne w ogóle tak mocno na choroby. No i też nie potrzebują aż tylu nawozów. Kolejną rzeczą, o którą warto zadbać, to o system korzeniowy naszych roślin. Jeżeli roślina ma bardzo mocno rozbudowany system korzeniowy, to też łatwiej jest jej przetrwać suszę, nie jest też tak podatna na choroby, no i dodatkowo lepiej nam rośnie. Więc no, podstawy musimy najpierw załatwić, a dopiero potem przechodzić do nawozów. Ja, jak wiecie, staram się używać w moim ogrodzie nawozów ekologicznych. Staram się też robić własne gnojówki z pokrzywy czy z żywokostu, którymi też dokarmiam moje rośliny. Staram się też używać obornika takiego ze słomą, ale w tym roku no, niestety jest mi bardzo ciężko go dostać, więc posiłkuję się tym granulowanym. To, że trzeba dokarmiać nasze rośliny, to nie podlega żadnej dyskusji, bo weźmy na przykład takiego pomidora. On wyrasta z bardzo malutkiego nasionka. Żeby z tego nasionka wyrósł nam bardzo duży krzak, który będzie po prostu wydawał bardzo dużo kwiatów, a następnie zawiązywał owoce i, wiecie, produkował te owoce jak największe, no to on musi mieć pokarm. Nie da się, żeby po prostu wsadzić pomidora do gruntu i czekać, żeby nie wiadomo co się zadziało bez nawozów. No po prostu musimy o wszystko im pomyśleć i o wszystko zadbać, bo roślina sama sobie składników pokarmowych pod siebie nie włoży. Codziennie dostaję naprawdę bardzo dużo pytań na temat tego, czym nawozić rośliny, czym nawozić sadzonki, czym nawozić w ogóle wszystkie rozsady, które macie i jak nawozić w ogóle wszystkie rośliny, które rosną w ogrodzie. Ja Wam pokażę dzisiaj, czym ja nawożę. Nie musicie stosować tych samych środków u siebie, ale możecie chociaż przeczytać ulotki, czy po prostu zapoznać się z tymi produktami, które ja Wam pokażę. Bardzo ciężko jest znaleźć mimo wszystko jeszcze w Polsce firmy, które produkują jakieś takie naturalne środki, takie, które są dopuszczone do upraw ekologicznych, które faktycznie działają. I powiem Wam szczerze, że no, straciłam bardzo dużo czasu na to, żeby takich firm poszukać. Dodatkowo na tych stronach internetowych nie zawsze są jakoś tak podane w taki normalny sposób, amatorski te wszystkie informacje, tylko po prostu przeczytamy jak instrukcje obsługi jakiejś mega skomplikowanej maszyny i tak naprawdę nie wiemy, jak to przełożyć do swoich ogródków działkowych. Przedzwoniłam do wielu firm, które produkują takie środki, no i trafiłam na jedną, która faktycznie okazała się być pomocna i taka chętna do tego, żeby wytłumaczyć co i jak w tych roślinach jest. Nawet nie będę wymieniać tych z nazwy, możecie sobie poszukać linki w opisie tego filmiku. Zacznijmy od początku, czyli od tego, jak zbudować prawidłową florę bakteryjną w naszych sadzonkach, bo słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby właśnie rośliny rozwijały się dobrze, żeby nałapały jak najwięcej tych pożytecznych bakterii, które po prostu zapewnią nam, że te sadzonki będą się dobrze rozwijać, a w późniejszym czasie nie będą tak łapać chorób. Jak wiecie, na moim kanale wcale nie znajdziecie jakoś super dużo filmików na temat tego, jak zwalczać jakieś choroby, bo ja po prostu staram się, żeby nie dopuścić do rozwoju tych chorób w tych moich rozsadach warzywnych, czy nawet gdzieś tam na jakichś krzakach. Więc ja moje sadzonki, te właśnie świeżo przepikowane pomidory, już od razu zaszczepiłam tymi dobrymi bakteriami, które po prostu pomogą, żeby te pomidory w późniejszym czasie nie chorowały. Znaczy, może nie wyeliminują tych chorób, zobaczymy jak będzie, bo to też, wiecie, wszystko zależy, jaki mamy sezon, bo wpływ na chorowanie roślin ma bardzo dużo czynników, no i nie zawsze jesteśmy w stanie to wszystko wyeliminować do zera, ale takie lekko chorujące rośliny po prostu się lepiej, łatwiej leczy i można też sobie poradzić różnymi środkami takimi naturalnymi. Kolejną rzeczą, którą warto wprowadzić do swojego ogrodu, to są kwasy humusowe, które zapewnią, że systemy korzeniowe będą się lepiej rozrastać, że ziemia, w której będziemy je uprawiać, będzie bardziej urodzajna, będzie żyźniejsza, będzie miała więcej tej próchnicy i
takich no, pozytywnych skutków, która będzie po prostu lepiej trzymała te wszystkie, tą wilgoć w ziemi. No i dodatkowo też niestety, ale wiele ziemi w Polsce jest już po prostu zdegradowanej. Wiecznym przekopywaniem, wiecznym nawożeniem, przenawożeniem, wiecznym takim, wiecie, no złym traktowaniem po prostu. O tym, w jak ciężkiej sytuacji jesteśmy na ziemi, możecie sobie zobaczyć odcinek na Netflixie, gdzie tam dokładnie jest wszystko opowiedziane, w jakiej sytuacji tak naprawdę jesteśmy. Więc ja następnym środkiem, który będę naturalnym tutaj stosować, jest humiagra, która po prostu pomoże mi w tym, żeby moje sadzonki rosły zdrowsze, żeby lepiej się rozwijały, żeby były bardziej odporne na suszę i tak dalej. Te środki nie zapewnią mi nawozów, które tak naprawdę są potrzebne do tego, żeby wykarmić naszą roślinę. One spowodują, że ten pomidor będzie się bardzo dobrze rozwijał, że tych nawozów, które będę mu dawała w postaci obornika, czy jakichś tam innych mieszanek, czy jakichś gnojówek, po prostu będzie ten pomidor lepiej te nawozy przyswajał. Najgorzej jest doprowadzić do momentu, w którym już widać braki pokarmowe na roślinach. Jeżeli na przykład uprawiacie pomidory takie czerwono-owocowe, które pod spodem, pod liściem mają już kolor fioletowy albo na łodydze są już fioletowe, to jest to najczęściej oznaka braku fosforu. I żeby je uzupełnić, no to ta roślina już przeżyła stres związany z tym, że brakuje jej składników odżywczych. No i dodatkowo musimy ten nawóz jej tam dodać. W amatorskiej uprawie bardzo ciężko jest dostać produkt, który ma tylko i wyłącznie fosfor w swoim składzie. Także warto jest po prostu na okrągło dokarmiać rośliny nawozami, które są przeznaczone do ich uprawy, żeby po prostu takie braki pokarmowe nie pojawiały się na naszych roślinach. Skupmy się w ogóle na pomidorach dzisiaj, bo na pomidorach bardzo łatwo jest Wam tutaj opowiedzieć wszystkie sytuacje. Pomidorek, jak kiełkuje, to wydaje po prostu tą małą łodyżkę i dwa liścienie. Na początku, przez pierwszy tydzień, tak naprawdę nie potrzebuje żadnych dodatkowych odżywek, bo samo nasionko jest w stanie go wykarmić. Ja zrobiłam właśnie w tym roku takie doświadczenie i część roślin normalnie tych nasion wysiałam do ziemi, a dodatkowo na wacikach po prostu wysiałam same nasionka, bo chciałam zobaczyć, jak one na samym początku będą startowały i jak szybko te z ziemią po prostu je przegonią. Kiedy tak naprawdę pojawią się już braki i kiedy będzie zahamowany wzrost. No i okazało się, że właśnie po tygodniu, że te nasionka spokojnie przez tydzień wykarmiają nam tą naszą małą sadzoneczkę. Później już musimy wprowadzić różne nawozy. No i czym dokarmia te nasze rozsady? Tak jak mówiłam Wam wcześniej, staram się, żeby w moim ogrodzie nie było jakichś sztucznych nawozów, żeby tych sztucznych nawozów było jak najmniej. Na trawnik tutaj nie polecę Wam żadnych naturalnych składników, bo jak wiecie, ja mam troszeczkę bzika na punkcie naprawdę takiego pięknego dywanu i żeby uzyskać taki piękny dywan, to samymi środkami takimi ekologicznymi byłoby bardzo ciężko uzyskać taki naprawdę satysfakcjonujący efekt, więc na temat uprawy trawnika i tego, jak spowodować, żeby on był taki piękny, fajny, to zrobimy sobie inną serię. Ale tutaj cofnijmy się do tych upraw ekologicznych, do pomidorów, czy do innych właśnie warzyw. Czym nawozić? W poprzednich latach, od samego początku, moje sadzonki po pikowaniu podlewałam biohumusami. Jak się dowiedziałam od tej firmy, która produkuje właśnie te kwasy humusowe i te bakterie, dowiedziałam się, że w tych biohumusach, tak naprawdę tych kwasów humusowych, to tam jest znikoma ilość i tak naprawdę więcej jest tam wody niż tych wszystkich składników. Zresztą, jak możecie sobie przeczytać na swoich etykietach, nawet nie zawsze jest podane, ile tych kwasów humusowych znajduje się w tych nawozach. Nie wnikam, każdy producent produkuje jakieś tam swoje produkty, widocznie tak mogą robić. Do tego, żeby roślina prawidłowo się rozwijała, potrzebny jest azot, fosfor, magnez, potas, a te składniki musimy już szukać w jakichś tam nawozach. Oczywiście gnojówka z żywokostu ma bardzo dużo potasu. Warto też wprowadzić gnojówkę z pokrzywy, która ma sporo azotu, ale tak naprawdę w uprawie amatorskiej, w mieszkaniu, ja sobie nie wyobrażam, żeby od samego początku nawozić moje sadzonki gnojówkami, które no po prostu śmierdzą. I mąż by mnie wyniósł z tymi rozsadami raz, dwa. Drugą rzeczą, którą też możemy stosować u siebie w dokarmianiu roślin, jest obornik granulowany. Jeżeli nie macie dostępu do obornika takiego ze słomą, no to ratujcie się tym granulowanym, ale też sprawdźcie składy tych oborników i sprawdzajcie, z czego on jest zrobiony, bo bardzo często można sobie kupić na przykład obornik, po prostu obornik i nie wiadomo, z czego jest ten obornik, czy od krów, czy od kur, czy od jakichś królików,
nie wiadomo. Dlatego warto patrzeć, jaki obornik kupujecie. Ja najczęściej po prostu kupuję obornik bydlęcy i sprawdzam, żeby w tym składzie faktycznie tam tych składników było dość sporo. No ale obornika też sobie nie wyobrażam dawać do moich rozsad, bo też ten zapach po prostu tego obornika będzie się roznosił wszędzie. Dlatego na takim etapie, gdzie jeszcze te wszystkie sadzonki mam w mieszkaniu, używam nawozów ekologicznych takich w płynie. I te nawozy zapewniają właśnie te wszystkie składniki odżywcze, które są potrzebne do tego, żeby ta roślina się prawidłowo rozwijała. I też nie przesadzajcie. Pamiętajcie o tym, że ta sadzonka na początku jest mała i ma małe potrzeby pokarmowe. Dlatego jak na samym początku podlewam moje rozsady, to podlewam je, załóżmy, 1/4 dawki. I podlewam z tym nawozem na przykład co drugi raz. Wszystko zależy też od tego, jak dużo świeci słońca, bo jak szybko te nasze rozsady obsychają. Bo jeżeli nasze rozsady są na bardzo słonecznym oknie i mają codziennie piękną, dużą ilość słońca, no to super, ale takie rozsady wysychają nam codziennie i codziennie musimy je tam podlewać i też nie możecie przesadzać z tymi nawozami, bo bardzo szybko spalicie. Ja postaram się na końcu tego odcinka napisać Wam, ile tych nawozów, ile czego będę stosowała do moich rozsad. Po każdym przesadzaniu i pikowaniu przez tydzień nie zasilam nawozami moich roślin. Daję im ten tydzień na to, żeby one po prostu się tam oswoiły z tą nową ziemią, żeby przeszły ten moment przesadzenia ze spokojem, żeby ich tak momentalnie też nie dopalać jakimiś tam odżywkami, żeby po prostu ze spokojem przechodziły do kolejnego etapu. Bardzo ważne jest to, żebyście nie przesadzili z nawozami. Jeżeli w waszej ziemi będzie za dużo nawozów, to wystarczy jeden dzień taki bardzo słoneczny, i ta ziemia bardzo wyschnie i tam te nawozy będą bardzo mocno skoncentrowane, no i mogą po prostu popalić Wasze sadzonki. Dlatego ilość nawozów dostosujcie do tego, jakie macie warunki. Jeżeli Wasze rozsady stoją na bardzo słonecznym parapecie i dodatkowo codziennie jest bardzo dużo światła, no to te sadzonki obsychają nam codziennie bardzo szybko, więc codziennie podlewacie je tam wodą, a na przykład co tydzień dodajecie im odżywkę w postaci jakiegoś tam nawozu. Więc ja tymi nawozami takimi ekologicznymi zasilam po prostu raz w tygodniu. I na początku, jak ta sadzonka jest mała, młoda, na przykład tak jak te pomidory świeżo przepikowane, to zasilam je połową dawki, czasami nawet 1/4. Jeżeli na przykład mam rozsadę takich drobnych roślin, jak na przykład poziomki, to wiem, że ta poziomka przecież tych składników odżywczych na samym początku, jak to jest taka malutka sadzoneczka, nie potrzebuje tak dużo. Więc wtedy ten nawóz po prostu rozrabiam 1/4 do tego, co zaleca producent. I tym po prostu raz w tygodniu podlewam. A w pozostałe dni, jeżeli to jest potrzebne, to podlewam zwykłą wodą. Są też nawozy takie granulowane, które możecie na przykład wymieszać z ziemią. Ja takich nawozów boję się stosować w przypadku rozsad, bo tak jak mówiłam właśnie wcześniej, wystarczy, że te rozsady będą po prostu za bardzo przesychały i też możemy właśnie w ten sposób po prostu spalić nasze sadzonki. A dodatkowo, jak ta ziemia jest bardziej lub mniej wilgotna, to te nawozy się rozpuszczają albo szybciej, albo wolniej. I wtedy trudno jest tak naprawdę wycyrklować, ile tego nawozu powinno być już dodane, czy ten nawóz już się skończył, czy ta roślina już potrzebuje kolejnej dawki, czy nie. Dlatego ja na etapie sadzonek wolę używać takich nawozów w płynie, bo przynajmniej po prostu łatwiej jest to wszystko wyliczyć. Dobrze, podsumujmy, co dodaję w ogóle na samym początku, na etapie rozsad. Przede wszystkim te bakterie, które mają po prostu wzmocnić i trzymać te moje sadzonki w odpowiednim stanie i spowodować, że w przyszłości nie będą tak podatne na choroby. Druga sprawa, daję im te dodatki humusowe, które mają zapewnić to, żeby ta roślina się prawidłowo rozwijała, żeby rozwijał się jak najbardziej system korzeniowy i dodatkowo te wszystkie środki humusowe, one świetnie wpływają w ogóle na ziemię w ogrodzie. Ale o tym to ja myślę, że porozmawiamy innym razem. Albo możecie sobie doczytać na etykietach tych produktów, które Wam tutaj dzisiaj pokazałam. Kolejna rzecz to są nawozy takie już wieloskładnikowe. Teraz w zależności od tego, jakie rośliny macie, to też te nawozy mogą się od siebie różnić. Ale powiem Wam szczerze, że ja najczęściej używam po prostu tego nawozu do pomidorów, bo on jest bardzo bogaty w składniki i właściwie podlewam nim wszystko. Zresztą na moim kanale możecie zobaczyć, jak podlewam truskawki, jeden krzak, nawozem właśnie tym do pomidorów, tym nawozem ekologicznym, który tutaj stosuję. I na tym krzaku po prostu rośnie 70 truskawek. Jeżeli po prostu roślina jest prowadzona od początku dobrze, to w efekcie końcowym dziękuje nam naprawdę wielkim plonem. Pamiętajcie o tym, żeby nie przesadzać z nawozami, bo to jest bardzo ważne. Czytajcie etykiety.
jeżeli nie wiecie, ile dać tego środka, to po prostu dajcie o połowę mniej nawet. Lepiej dać mniej niż za dużo, ale też nie warto po prostu iść na partyzanta i po prostu powiedzieć, że a ja tam nie nawożę niczym i mi będzie wszystko świetnie rosło. Może się uda, słuchajcie, bo w późniejszym etapie idziemy z tymi naszymi rozsadami do ogródka i w tym ogródku ta ziemia ma już swoje składniki z poprzednich lat. Nie zawsze ta ziemia jest wyjałowiona. Ja na przykład w tym roku też będę próbowała ratować ziemię w szklarni mojej teściowej, która no po prostu w momencie, gdy teściu odszedł od nas, już tak trochę, no można powiedzieć, że zaniedbała tą szklarnię, nie podlewała jej zimą, bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby zimą podlewać w szklarni, bo ta ziemia po prostu jak wysycha na wiór, to ginie w niej wszystko. Dobrze, temat jakby rozsad mamy zamknięty, podsumowany, teraz przejdźmy do dalszego etapu, czym nawożę rośliny w moim ogrodzie. Słuchajcie, no tutaj też wszystko zależy jak leży. Ja w tym roku też będę używała właśnie tych bakterii, które mają zapewnić to, żeby te moje rośliny były jak najbardziej odporne na wszystko, żeby po prostu mi tak szybko nie chorowały. Druga sprawa, będę używała tych kwasów humusowych, które mają właśnie polepszyć system korzeniowy, sprawić, że on będzie po prostu większy. Dodatkowo te rośliny po prostu będą się lepiej rozwijały i lepiej będą przyswajały te wszystkie składniki, którymi będę je dokarmiać. Co będę robiła na rabatach na przykład? Na rabatach, jak wiecie, ja nie przekupuję w ogóle mojego ogrodu, więc dodaję pod wszystkie rośliny obornik granulowany, ten bydlęcy. Następnie robię takie trochę wgłębienie, wsypuję tam obornika, zasypuję ziemią i obsypuję z powrotem zrębkami albo inną ściółką, jeżeli macie na przykład korę czy coś innego, to po prostu podsuwajcie to na boki, wsypcie tam obornika i zasypcie z powrotem. W warzywniku staram się używać gnojówki z pokrzyw, gnojówki z drzewokostu. Jak je zrobić, macie na moim kanale. Jeżeli mam przestoje między gnojówkami, bo wiecie, no po prostu ilość pokrzywy, którą jestem w stanie zdobyć, jest ograniczona. Tak samo żywokost, który mam na działce, też nie zawsze jest na tyle duży, żebym mogła go ściąć. Więc w tych momentach przestoju po prostu posiłkuję się tymi nawozami ekologicznymi i je po prostu, nimi podlewam moje rośliny. Najgorsze, co może być, to po prostu dopuścić do tego momentu, gdzie na przykład pomidory ładnie sobie rosną, wszystko ładnie jest pięknie, już są prawie przed kwitnięciem, a nagle zaczynają objawiać im się braki pokarmowe. No po prostu w tych momentach ta roślina przechodzi taki pewien stres związany z brakiem składników odżywczych, no i po prostu nie zapylają się prawidłowo kwiaty, ta roślina się dobrze nie rozwija, no i w efekcie końcowym na naszych krzakach zamiast wisieć od góry do dołu pełno pomidorów, zawiązana jest na przykład tylko górna warstwa. Wiadomo, co do pomidorów i do zawiązywania, wpływ ma bardzo dużo czynników. To, jaką temperaturę mają do zawiązywania kwiatów, na to i czy w ogóle mamy tu jakieś owady zapylające, czy często potrząsamy naszymi krzakami, żeby się gdzieś tam zapylały. Ale też bardzo dużą rolę właśnie odgrywają te nawozy. Te wszystkie kwasy humusowe i te bakterie normalnie rozmieszam sobie w beczce, którą będę miała postawioną tutaj w szklarni i w ogródku warzywnym i tam po prostu tą wodą na okrągło będę podlewała. A na rabatach i na trawniku te kwasy humusowe będę po prostu rozrabiała w takiej buteleczce do nawozu, do trawy, którą podłączę po prostu sobie pod wąż i sobie po prostu wszystko ładnie spryskam. Nie będę tam latała z konewkami. No i co? No i tyle z nawożenia. Jeżeli mam to używam też właśnie obornika takiego ze słomą, którego daję na jesień albo na wiosnę, chociaż lepiej jest dawać na jesień. No i tyle. Oczywiście, jeżeli nie macie dostępu do nawozów ekologicznych, bo nie jest łatwo je dostać, nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby zamawiać gdzieś coś tam przez internet, ale mimo wszystko starajcie się w pierwszej kolejności o te nawozy ekologiczne, a jeżeli ich nie macie, no to ratujcie się tym, co jest dostępne u Was w sklepach i po prostu tych nawozów używajcie. W komentarzach napiszcie, jakie nawozy stosujecie u siebie w ogrodzie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to po prostu zadawajcie w komentarzach. Zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, żebyście dawali łapki w górę, miłe komentarze oraz żebyście obserwowali mnie też na Instagramie. Tam codziennie staram się Wam pokazywać, co rośnie na moich parapetach, jak wyglądają moje sadzonki, no a w późniejszym czasie będę Was coraz częściej oprowadzała gdzieś tutaj po ogródku. Także udanego sezonu! Codziennie bardzo szybko, więc codziennie podlewacie je tam wodą, a na przykład co tydzień dodajecie im odżywkę w postaci jakiegoś tam nawozu. Nie, to było prawie dobre. Dobrze było. A tak mówisz, bo już chcesz iść? Nie, serio. A nagrywa się w ogóle? Nagrywa się, cały czas patrzę.